To króciutkie nagranie poświęcimy na rozwiązanie zadania o następującej treści. Poniżej zestawiono pięć kolejnych energii jonizacji dla atomu pierwiastka z trzeciego okresu układu okresowego pierwiastków. Zidentyfikuj ten pierwiastek. Spróbuj najpierw samodzielnie rozwiązać to zadanie, a następnie popatrz na moją propozycję rozwiązania. Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli, do tego, aby od jednego mola obojętnych atomów poszukiwanego pierwiastka chemicznego oderwać jeden elektron, potrzeba jest 578 kJ energii. Oderwanie kolejnego elektronu wymaga już niemal kolejnych 2000 kJ energii. Po oderwaniu dwóch elektronów mielibyśmy do czynienia z jonem dwudodatnim. Ale spójrzmy na kolejne dane. Do oderwania trzeciego elektronu potrzeba jest prawie 3000 kJ na mol energii. Ale aby usunąć czwarty elektron, potrzeba aż niemal 12000 kJ na mol energii. A do oderwania piątego elektronu potrzebne jest prawie 15000 kJ energii. Do oderwania każdego kolejnego elektronu potrzebna jest coraz większa energia jonizacji. Jednak dokładnie widać, że mamy tutaj duży przeskok pomiędzy oderwaniem trzeciego a czwartego elektronu. Więc obojętny atom poszukiwanego pierwiastka chemicznego ma trzy elektrony walencyjne. Najłatwiej jest oderwać od danego atomu jego elektrony walencyjne. Oderwanie elektronów z rdzenia atomowego jest o wiele bardziej problematyczne, gdyż te elektrony o wiele bardziej oddziałują z jądrem atomowym. A skoro łatwiej jest oderwać elektrony walencyjne, to potrzebna jest do tego mniejsza energia niż do oderwania elektronów z rdzenia atomowego. W takim razie zobaczmy atom którego pierwiastka chemicznego położonego w trzecim okresie układu okresowego pierwiastków chemicznych posiada trzy elektrony walencyjne. Jest to atom glinu. Poszukiwanym pierwiastkiem chemicznym jest glin.